Można udawać, że to mnie nie dotyczy. Można udawać, że nie mam na to żadnego wpływu. Można udawać, że polityka to rzeczywiście świat nie z mojej bajki. Ale to jest tylko pozornie, jeśli zajmiemy się na przykład sportem, a odrzucimy to, co dzieje się wokół nas. Zwłaszcza, jeżeli dotyczy to niezależności sądów czy też trybunałów. I mówię o tym nie tylko dlatego, że ukończyłem aplikację sędziowską i zdałem egzamin sędziowski. Na tej aplikacji rozwiązywaliśmy wiele przypadków prawnych, tak zwanych kazusów. I pomyślmy, macie sen. Śni wam się, że jesteście zatrudnieni w firmie państwowej. Wykonujecie bardzo rzetelnie swoje obowiązki. Prezes tej firmy jest niezwykle zadowolony. Nagradza cię, zdobywasz laury, uznanie, jesteś szanowany. I właściwie nic nie zapowiada, że możesz skończyć pracę w tym miejscu. Ba! Prezes firmy zapewnia, że będziesz ostatnią osobą, która mogłaby być ewentualnie zwolniona. Ale nagle, gdy zabierasz głos w sprawach ważnych, gdy masz ważne i własne zdanie i mówisz o tym otwarcie, że nie podoba ci się to, co dzieje się wokół ciebie, otrzymujesz zwolnienie. Oczywiście z powodów pozamerytorycznych. Jesteś zły, wściekły, kierujesz sprawę do sądu. I idziesz do tego sądu pełen obaw, a tu nagle sąd wydaje korzystny dla ciebie wyrok, bo oparł się tylko na faktach. Oparł się na tym, co ty przedstawiałeś, a nie oparł się tylko na tym, że mówiłeś coś, co nie podobało się twojemu kierownictwu, czyli obecnej władzy. I wtedy się obudziłeś. No właśnie, obudź się i pomyśl, żeby tak było nie tylko w śnie, ale żeby tak było w rzeczywistości. Że gdy kiedykolwiek, ewentualnie zjawisz się w sądzie, byś miał przekonanie, że jesteś w sądzie niezależnym i wyrok wydał niezawisły sędzia, a nie ten, który został mianowany przez przedstawiciela obecnej władzy. Jeśli nabierzesz takiego przekonania, to właśnie o to w tym wszystkim chodzi. O takie wolne sądy. Dlatego nie śpi, obudź się. Włącz swój własny sygnał alarmowy. Wolne sądy to nie jest temat obojętny. To nie jest temat, wokół którego można przejść obojętnie. To jest temat dla każdego. Nawet jak wydaje ci się, że polityka to coś zupełnie innego, to jest coś ze świata, nie z twojej bajki.